było zawsze moje marzenie, żeby pójść do jaskini. Chodziłem dużo do góry. W sumie troszeczkę umiem się spinać. Umiem całkiem nieźle chodzić po górach. Lubię zdobywać nowe miejsca. Lubię poznawać nowe miejsca. Lubię odkrywać na tyle, ile to jest możliwe w dzisiejszym świecie. W jaskiniach stosuje się więcej sprzętu i troszeczkę inny sprzęt niż przy klasycznej spinaczce. A poza tym jest ciemno, mokro, ślisko. Tego chyba najbardziej zazdroszczę tybetuazom, że mogą naprawdę odkrywać. Nazywam się Marcin Truc, jestem ratownikiem GOP. Żeby zacząć swoją przygodę z jaskiniami, jeżeli ktoś chce poznawać jaskinie, chodzić po nich, najlepiej jest zapisać się do klubu taternictwa jaskiniowego, których na terenie Polski jest kilkanaście. Wyjątkowość chodzenia po jaskiniach dla mnie polega na tym, że mogę zobaczyć coś, czego jeszcze nikt wcześniej nie widział. Jeżeli chodzi o jeszcze nieodkryte jaskinie, to na całym świecie zostały jeszcze bardzo duże tereny, na których właśnie poznawanie jaskiń jeszcze się nie zaczęło lub w bardzo małym stopniu są pod względem jaskiniowym poznane. Jaskinia piętrowa Szczyjna jest zupełnie inna niż dwie, które zobaczyliśmy wcześniej, czyli Niżna Kasprowa i Trzy Kopce. Jest wielką szczeliną. Doszliśmy prawie do końca. Mam pewien niedosyt, bo chciałem jeszcze poeksplorować, zobaczyć, co kryje się za kolejną dziurą, za kolejną szczeliną, ale no niestety nie ma na to czasu. Mam nadzieję, że będę mógł kontynuować przygodę z jaskiniami pod okiem równie wspaniałych instruktorów.